często rzeczywiście zdarza się tak, że mąż wraca do domu po pracy i żona oczekuje, że w tym momencie mąż wszystko opowie, co się dzisiaj wydarzyło. Szczególnie wtedy, kiedy mąż wraca zdenerwowany. Panie Jacku, jak to rzeczywiście wygląda w codzienności? Czy no mąż powinien, czy nie powinien mówić wszystkiego żonie? Powinien mówić, ale nie z takiego motywu, jakby chciała kobieta. My w innym celu w ogóle mówimy, kobiety i mężczyźni. Kobieta mówi wtedy, kiedy ma coś, ma jakieś emocje, przeżyła coś, chce się czymś podzielić. To jest motor mówienia kobiety. Wydarzyło się coś przykrego, chce o tym opowiedzieć. Wydarzyło się coś radosnego, chce o tym opowiedzieć. Ale podzielić się z nim. Nie zawsze to rozumie też. Rzadko to rozumie i to jest problem dużych trudności w małżeństwie właśnie. W każdym razie dla kobiety, z jej punktu widzenia, jest rzeczą normalną, że opowiada o wszystkim, co ją spotkało emocjonującego, prawda? Raz to będzie awantura szefa w pracy, drugi raz to było niezrobienie kubki przez dziecko, trzeci raz to będzie pies, który wskoczył tam do wózka, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli kobieta na przykład wie, że męża denerwuje, to jej mówienie, czy powinna przestać? Czy powinna jakby uciekać Powinna mu wytłumaczyć, dlaczego ona musi mówić, a ona sama tego do końca nie wie, prawda? Mężczyźni powinni wiedzieć, to jest kwestia przygotowania do małżeństwa. Mężczyźni powinni wiedzieć, że wielką potrzebą kobiety jest, i godziwą potrzebą, chęć opowiedzenia o tym, co ją emocjonującego spotkało. Jeżeli facet decyduje się na małżeństwo, to decyduje się na to, żeby tej kobiecie było z nim dobrze. Przynajmniej powinien się na to decydować. Jeżeli jej ma być ze mną dobrze, to ja muszę spełnić jej największą potrzebę, chyba największą uczuciowo, bycia wysłuchiwaną. Mężczyźni tego nie rozumieją, wobec tego nie słuchają, gdyż ona mówi o bzdurach, czyli o rzeczach, które jego nie interesują, prawda? A z reguły kobiety interesują zupełnie inne rzeczy niż mężczyźni. Gdyby kobieta przychodziła z pracy i mówiła, słuchaj, mój szef kupił sobie nowe BMW, ma takie tam, takie parametry i tak dalej. Na pewno pytałby o wszystkie szczegóły. Pytał i byłby zainteresowany, przynajmniej większość mężów. A ona opowiada, że pani Kowalska powiedziała, pani Malinowska, Iksińskiej, ale to nie było prawdą, pani Iksińska to zrobiła, to pani Igrekowska to robiła, nie pani Iksińska. To się jego to nic, raz, że nie nadąża za tym wszystkim, za tymi koligacjami, prawda? W przeciętnym seriale facet się gubi przy pierwszym odcinku, a dwa, że go to nie interesuje. I problem jest w tym, żeby on jednak jej wysłuchał, mimo że go to nie interesuje. Dlaczego? Bo go żona interesuje, a żona ma taką potrzebę, żeby wypowiedzieć, co było, co się wydarzyło, powiedzmy, w pracy. Nas interesują losy świata. Bohaterowie. My zajmujemy się tylko bardzo ważnymi sprawami, światowymi, prawda? A co tam Malinowska Kowalskiej? Ale wracając do żony, tak naprawdę żona też chyba chce wysłuchać tego, co się dzieje u męża, tak? I tu jest bo wtedy będzie się czuła bezpiecznie, tak? Mąż będzie jej mówił, będzie cudownie im się życie wiodło. Nawet powiem więcej. Ona uważa, że skoro ona opowiada wszystko, co się wydarzyło u niej w pracy z chęcią, radośnie mężowi, to jest to normalne. Więc teraz oczekuje, że mąż z taką samą radością będzie opowiadał, co było u niego w pracy. Jako normalne. I tu jest błąd. Na łączach, tak? Bo dla męża to nie jest normalne, że przychodzi do domu i opowiada, co pani Kowalska powiedziała pani Malinowskiej. Czy jaką minę miał szef, czy co go tam przygrzego, czy przyjemnego spotkało dzisiaj w robocie. To dla mężczyzny nie jest normalne. I pierwsza trudność polega na tym, że kobieta oburza się na męża, że nie chce opowiedzieć, co jest w pracy, bo pewnie ma coś do ukrycia. Pewnie kogoś w tej robocie ma, prawda? Nie biorąc poprawki na to, że on jest facetem i nie ma takiej potrzeby. Czyli podsumujmy. Kobieta ma potrzebę opowiedzenia, co ją spotkało i to jest normalne. I mężczyzna powinien to wiedzieć i powinien wysłuchiwać z cierpliwością to, co żona ma do opowiedzenia, bo ona tego potrzebuje jako gest miłości w stosunku do niej. A jeżeli nie jest na tyle cierpliwy? No to żona cierpi. Kobieta ma wielką tęsknotę, pragnienie dzielenia się uczuciami, ale nie wie, że mężczyzna też chce być z nią razem, ale nie w ten sposób. Że nie to dzielenie się uczuciami dla niego jest najważniejsze. I teraz, dopowiedzmy raz jeszcze, ona opowiadając, czyni rzecz zupełnie normalną dla kobiety. On, słuchając uwagą, czyni rzecz ważną, potrzebną, ale nie zupełnie normalną dla mężczyzny. On się musi tego nauczyć. On musi wiedzieć, dlaczego ma słuchać.
Bo jeżeli nie będzie słuchał, to będzie wisiała na schowce do mamusi. I jak nie mamusia, to będą koleżanki w pracy. A jak nie koleżanki, to kolega. A jak znajdzie kolega, który z cierpliwością wysłuchuje tego, co ona ma do powiedzenia, wszystkich jej emocji i przeżyć, to ten kolega w krótkim czasie staje się bliższy uczuciowo, bo to buduje uczucia, żonie niż mąż. I zaczynają się tragedie. Nawet nie musi być zdrady. I jest jakaś wewnętrzna zdrada, że on ma mężczyznę, który jej się lepiej rozmawia niż z mężem. To już jest alarm dla małżeństwa. Mąż wraca z pracy i niczego nie opowiada. I jest to normalne. Kobieta uważa, że nienormalne, bo skoro ona opowiada i jest normalne, to żyjemy. Nie zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy jakimś innym. Mężczyzna nie powinien mieć potrzeby opowiedzenia o wszystkich emocjach, które go w pracy spotkały, bo byłby nienormalnym mężczyzną. Natomiast normalne jest, że żona chce usłyszeć, co było u niego w pracy. To jest znowu normalne dla kobiety. Chce żyć jego życiem. Chce uczestniczyć. Jak połączyć nienormalność i normalność? No właśnie. On ma się zmusić, w dobrym tylko słowa znaczeniu, i opowiedzieć żonie, co było u niego w pracy. Nie dlatego, że on ma taką potrzebę, tylko dlatego, że ona ma taką potrzebę. Miłość polega na spełnianiu wzajemnych potrzeb, a nie własnych. Własny to jest egoizm. Czyli on musiałby przekroczyć siebie dwukrotnie. Raz, wysłuchiwać żony, mimo że nie ma na to ochoty, wiedząc, że dla niej to jest ważne i powinien się do tego w dobrym tego słowa znaczeniu zmusić. A dwa, opowiadać o tym, co było u niego w pracy, mimo że nie ma na to ochoty, dlatego, że żona ma taką potrzebę, uczestnicza w jego życiu i że to jest normalna, tylko godziwa potrzeba żony. Prawda? Czyli mężczyzna w tych sytuacjach opowieści jest rzeczywiście w takiej roli trudnej, bo on musi z siebie więcej dawać jakby niż kobieta. Dla niej jest naturalne mówienie i słuchanie, a dla niego nie. I teraz niestety kobiety często oskarżają mężczyzn, którzy nie zachowują się jak normalne kobiety, że są nienormalni, że są nieżyczliwi, że kogoś mają na boku pewnie, że w ogóle jej nie kochają i tak dalej. Wyciągają wnioski z jego normalności, prawda? Celowo używam tego słowa normalny, 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 bo my zapomnieliśmy o tym, co jest normalne. Nam się wydaje, że normalne jest to, że jesteśmy tacy sami, kobieta i mężczyzna. Jeżeli zapomnimy o tym, że jesteśmy inni, to będziemy siebie oskarżać właśnie o nienormalność. Co Jan Paweł II uznał za najważniejsze dla świata, dla Kościoła, dla człowieka, dla małżeństwa? O czym mówi od pierwszej środy po wyborze? Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. No wskazuje na te różnice, prawda? Wskazywał na te różnice. Cała teologia ciała i tak dalej. A my nic, klaskaliśmy, nic nie zrozumieliśmy. I żony mają do mężów pretensje o to, że są facetami, a nie prawdziwymi kobietami. A mężowie mają pretensje do żon, że są babami, zamiast prawdziwymi mężczyznami, prawda? No. I to brzmi śmiesznie, ale o to się rozbijają małżeństwa. Czyli to opowiadanie to jest jeden z takich ważnych tematów. Opowiedz mi o sobie. Teraz popatrzmy na reakcję. Mężczyzna, który nie rozumie tego i żona go ciągle pyta, co tam było w pracy, się denerwuje, że jest śledzony. Bardzo często się z tym spotykałem. Oczywiście mężczyzna, który ma cokolwiek na sumieniu, się denerwuje podwójnie. Moja komórka leży w dowolnym miejscu. Do mojego maila hasło znają wszystkie dzieci, żona, niemalże sąsiedzi. I mi to w niczym nie przeszkadza. Gdybym robił rzeczy nieuczciwe małżeńsko, to pewnie bym komórkę chował pod poduszkę na noc, prawda? Albo zamykał w szufladzie na klucz, a klucz bym chował w znanym tylko sobie miejscu. I jak ja słyszę, że małżonkowie sobie tam zaglądają w te komórki, że to jest problem, to ja już wiem, że tam jest rzeczywiście problem. Nie jest problemem to, że ktoś przeczytał SMS-a, tylko że ten chciał ukryć tego SMS-a, bo z jakąś tam panienką coś tam sobie flirtowali. Dosyć często się ci zdarza, to jest dosyć modne w internecie albo SMS-owo, prawda? Jest tu jakiś w tle wielki ból, że my z jednej strony zamiast rozmawiać ze sobą normalnie i spełniać swoje wzajemne potrzeby, my zaczynamy rzeczywiście coś ukrywać przed sobą. A kobiety są bardzo na to wyczulone i natychmiast to są w stanie wysłyszeć, prawda? Znałem taki przypadek, coś może się wydawać niewiarygodne, ale prawdziwy, bo z życia wzięty, że żona wmawiała mężowi, że ją zdradza. Ja mam to zdradzić. Wynikało to, nie, jeszcze lepiej. Więc wmawiała mu, że ją zdradza, udowadniała mu to na tysiące sposobów.
Oczywiście grzebała mu w komórce, w rzeczach, sprawdzała, jaki włos się tam przykleił do marynarki, sprawdzała czasy jego przejazdu z pracy do pracy, że gdzieś tam później przyjechał. To były ewidentne dowody na to, że ją zdradza. Ma tysiące na to dowodów. I on w końcu, żeby się odczepić od tych zarzutów, przyznał się do zdrady, której nie było. No i wtedy zapanowało piekło w domu. Prawda? Że on jednak ją zdradził, prawda? Na szczęście to, no, szereg zbiegów okoliczności, który pozwolił na udokumentowanie, że on jednak skłamał, mówiąc, że ją stracił. Ale wisiało w powietrzu, no, sprawa dosłownie ocierała się o rozwód, prawda? A wynikała tylko z tego, że ona jego zachowania interpretowała jako ewidentny dowód straty, prawda? I to jest najtrudniejsze w tym mówieniu i niemówieniu, że żony podejrzewają męża, że mają coś do ukrycia, podczas kiedy oni zupełnie normalnie nie mówią o tym, co o tym mężczyzna zwykł mówić. Natomiast właśnie na prośbę żony powinien opowiedzieć bez oporów. Jak ma czyste sumienie, to opowie za spokojem, co było w pracy. No tylko z tymi sumieniami jest coraz trudniej. Czy jest w ogóle granica zaufania w małżeństwie? Tak. Granica zaufania, bezgraniczne zaufanie, tak. Zaufanie jest zobowiązujące. Małżonkowie, którzy zaczynają siebie sprawdzać, generują w pewnym sensie złe zachowania. Bo tworzą okazję do postawy, ukryje coś. Zaufanie takie szczere, pełne zaufanie jest właściwie obezwładniające. Nie mogę skrzywdzić osoby, która mi tak ufa. Oczywiście to zaufanie ma być też mądre. To jest, tu pojawia się ten mechanizm, który opisuje Pismo Święte, mówiąc, gdy ktoś cię poprosi o chleb, nie podasz kamienia. Prawda? I jeżeli jestem obdarzony zaufaniem, to jest zobowiązujące, żeby tego zaufania nie nadużyć. A więc nie ma lepszego sposobu na taką prawdziwą wierność, jak pełne zaufanie. Ale nie wszyscy są w pełni godni zaufania od początku małżeństwa. Więc zaufanie pełne, ale nie naiwne. Proszę zauważyć, to jest gdzieś to zbalansować, tak? Ja mam się w pełni poświęcać dla żony, ale nie naiwnie poświęcać dla żony. Czyli ja muszę kątem oka obserwować skutki, jakie wywołuje moje zaufanie, moje poświęcenie. Jeżeli moje zaufanie albo moje poświęcenie wywołuje złe skutki we współmałżonku, to nie wolno mi w ten sposób ufać i nie wolno mi w ten sposób się poświęcać, bo jest to głupie. To powoduje nie wzrost, a regres. Na przykład bardzo często żony, którym bardziej zależy na małżeństwie, na starcie zwykle bardziej niż mężczyźnie. Mężczyzna ma czas, jego tak biologia nie goni jak żony, prawda? Dzisiaj te małżeństwa są zawierane dość późno, a więc tym bardziej ta przewaga jakby mężczyzny, że on dyktuje warunki, prawda? On się łaskawie zgodzi na ożenek, prawda? A jej zależy. Więc ta kobieta, której tak jakby bardziej zależy, również na tych dzieciach, które już czas rodzić, jest gotowa do większych poświęceń. To może trochę z natury kobiecości również wynika. I jeżeli ona się zacznie bez opamiętania poświęcać i trafi na niedojrzałego mężczyznę, to się bardzo wygodnie w tym poświęceniu rozsiądzie. To mu się należy jak psu zupa, prawda? I on zamiast wzrastać, przeciwnie, się rozleniwia. Jego egoizm rośnie. Zamiast jego osobowość wzrastać do pełnej wolności, gotowości poświęceń dla rodziny, to on się rozsiada wygodnie w jej poświęceniu i uważa, że mu się to należy. Takie poświęcenie jest głupie, naiwne i tak się poświęcać nie wolno. I podobnie być mogli zanalizować zaufanie. Zaufanie, które jest naiwne, może otworzyć ścieżkę do nadużyć, zwłaszcza osobie niedojrzałej, prawda? Jeśli na przykład ktoś by mojej żonie dzisiaj powiedział, że widział mnie z inną kobietą, jak się obejmowaliśmy, całowaliśmy, nie wiadomo co, to jestem dziwnie spokojny, że żona by w to nie uwierzyła. Podobnie jak ja bym nie uwierzył, ktoś mi to samo powiedział o mojej żonie. Tylko to zaufanie, które mamy do siebie, raz, że ono od początku było i ono miało rację bytu, bo nie mieliśmy czego tam ukrywać, oszukiwać. I przez całe życie zostało potwierdzone różnymi sytuacjami. Nigdy ani ona mojego zaufania nie nadczarpnęła, ani ja jej. Więc teraz możemy już sobie spokojnie ufać i to jest najlepsze zabezpieczenie dobrego funkcjonowania małżeństwa. Pilnowanie, wynajmowanie detektywów, znam takie sytuacje. Jest już przyznaniem, że sytuacja jest już nienormalna. Co do niego doprowadziło? No zwykle to jest niedojrzałość. Zwykle to jest ludzka niedojrzałość, gdzie wchodzą z fałszywą wizją małżeństwa i z osobistą niedojrzałością. Ja uważam, że właśnie taka
ufność, uzasadnione zaufanie jest taką bazą, taką podstawą stabilności małżeństwa, prawda? Przeciwieństwem tego jest zazdrość, o której tutaj wspomnieliśmy, tak? Tak. Jaka jest granica też zazdrości? Bo mówi się, że no, bez zazdrości nie ma miłości, tak? Zazdrość jest wyznacznikiem miłości, a z drugiej strony spotykamy się z tym, że tak naprawdę zazdrość niszczy. Zwłaszcza taka chorobliwa zazdrość jest potwornie niszcząca. Nie znam gorszego zniszczenia małżeństwa, tej relacji, tej wewnętrznej, jak taka tępa, chora zazdrość. Pamiętam małżeństwo, gdzie ta ich zazdrość, jego zazdrość akurat, była jakoś tam, ona z czegoś się wzięła, tak? On miał doświadczenia seksualne z innymi kobietami przed ślubem. On wiedział o doświadczeniach seksualnych jego żony z innymi facetami niż on. Oboje byli mocno w tej dziedzinie pogubieni, wybaczyli to sobie, pobrali się i od dnia ślubu, jak poznałem 12 lat po ślubie, dwójka dzieci, oni byli wiernym małżeństwem, oboje byli sobie wierni. Natomiast wyobraźnia męża generowała sytuację, że rzekomo ona go co chwilę zdradza. Zdradzała go z każdym mężczyzną, z którym się spotyka, z inkasentem prądu, z księdzem proboszczem, a jakże, z komendantem policji, kominiarzem, który tam raz na 2 lata przychodził do domu, ze wszystkimi go zdradzała. Rodzaj opętańczej zazdrości i wszystko, on potrafił wszystko udowodnić. Spotykaliśmy się regularnie, próbowałbym pomagać temu małżeństwu wyjść z tej sytuacji, prawda? I kiedyś wychodzę, akurat to było z konferencji prasowej, z panią prezes stowarzyszenia, w której wtedy byłem wiceprezesem, bardzo elegancka pani, oboje elegancko ubrani, szliśmy koło siebie chodnikiem, tam nie trzymaliśmy się za rączkę, nie trzymaliśmy się pod rękę, no szliśmy koło siebie. Elegancko ubrana, piękna kobieta i obok ja idę, prawda? I teraz on przed nami, ten mężczyzna, z którym za kilka dni byłem umówiony, widz zobaczył nas, co wykonał, jaki manewr. Samochody stały, na chodniku parkowały samochody. On prawie wszedł między samochody, udając, że zawiązuje but. Tyłem do nas, skulony, wciskając się pod te samochody. My koło niego przeszliśmy. Kątem oka zrzuciłem, co on wyprawia. On wstał i prawie biegiem znikł za rogiem. Mówię, co się mu stało? Co też to było? Nie przyszedł na to umówienie. Już więcej nie przyszedł. Myślę, że postawiłem właściwą diagnozę. On do mnie nie przyjdzie, bo przecież ja też zdradzam swoją żonę. No widział mnie na ulicy z kobietą. Zobaczmy, jak chora wyobraźnia, poprzedzona własnymi winami, może spowodować chore patrzenie. A? No, to jest potwornie niszczące. To małżeństwo już nie jest razem. Dzieci biedne, prawda? On po prostu nie był zdolny do tego, żeby jej zaufać. Mimo, że ona przez 10-12 lat nie dała żadnego prawdziwego powodu, żeby jej nie ufać, prawda? Ale taka zazdrość, taka delikatna, i myślę, to ludzie mają na myśli, mówiąc, że nie ma miłości bez zazdrości, że żonie jakoś zaimponuje ich inny mężczyzna. No to jest taka szpileczka, prawda? Przy czym w mężczyźnie niedojrzałym powoduje to reakcję, mówiąc brutalnie, dam mu po ryju, prawda? Dam mu wycisk, przywalę mu, zabronię żonie się z nim spotykać, czyli utnę sytuację, w której żona zachwyca się innym mężczyzną. Mężczyzna dojrzały, zupełnie co innego się w nim rodzi. Będę lepszy od niego. To jest wezwanie do walki, prawda? Żeby żona mnie bardziej podziwiała niż jego. I wtedy ta zazdrość robi się twórcza, robi się mobilizująca do wysiłku. Widocznie ja już siebie zaniedbałem, skoro ona zwraca uwagę na innych facetów, prawda? Wobec tego trzeba coś z sobą zrobić, żeby żonie znowu zaimponować, żeby znowu się we mnie zakochała, prawda? O, i taki elemencik zazdrości niech sobie będzie. Czyli taki element zdrowy w relacjach damsko-męskich, chęci podobania się sobie, prawda? Rzeczywiście w małżeństwie ta chęć imponowania, ona trochę siada, no bo jesteśmy na co dzień, widzimy się w różnych sytuacjach, prawda? Nie tylko od świętnych, więc takie elementy z zewnątrz, takie szpileczki, że ktoś tam inny zrobił na żonie wrażenie, czy na mężu, powinny być właśnie takim elementem służącym odświeżeniu i siebie, i relacji. Mąż powinien uwodzić własną żonę, innych nie. Są mężczyźni, którzy uwodzą różne kobiety i żony, są kobiety, które... To jest pewien sposób dowartościowywania siebie. Człowiek, który się czuje zakompleksiony, chce sobie udowodnić, że jest atrakcyjny przez zdobycze. I kiedyś to było domeną wyłącznie mężczyzn, dzisiaj tak już nie jest. Ja pamiętam czas,
z mojej szkoły, kiedy koleżanka nie odbiła chłopaka koleżance. Już nie mówię przyjaciółce, koleżance. To było poniżej pewnego poziomu. Na tym poziom się nie schodzi. Dzisiaj odbija najlepszej przyjaciółce chłopaka i ona się czuje lepiej, bo ona jest w kategorii wyżej, bo ona jest lepsza od tamtej, prawda? W kategorii klasowej awansowała. No nie powiedziałabym. Ale takie mody panują. Mody. W mądrych oczach nie awansuje, prawda? W swoich, na bazie tych tanich mód, tak. Odbija narzeczonego, to jest, jej wartość jest jeszcze wyższa, bo tam już była deklaracja. Odbija męża, jeszcze wyższa zdobycz. Odbija męża, jednocześnie dzieciom zabiera faceta. No to jest jeszcze, a jak księdza z kapłaństwa wyciągnie, to w ogóle jest szczyt atrakcyjności. Wygrywa z samym Bogiem. Tak, dzisiaj kobiety, nie wszystkie na szczęście. Natomiast wiele, wiele kobiet i dziewczyn mierzy swoją wartość zdobyczami w postaci mężczyzn, prawda? Dziewczynki w gimnazjum chodzą z chłopakami tylko dlatego, bardzo często, żeby koleżanki widziały. Ta, która nie ma chłopaka, jest gorsza. I to zachowanie dziecinne przechodzi nieraz na całe życie, bo ludzie nie dojrzewają. A propos też tego uwodzenia siebie nawzajem w małżeństwie, czy rzeczywiście jest to potrzebne? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to zrobić? To znaczy, dobrze by było, mówię to teoretycznie, choć nie jest to powszechne, żeby mąż z żoną może nie tyle uwodzili się, ale zabiegali o swoje względy do końca życia, odświeżając w ten sposób relacje, prawda? I nawet pewne zachowania, które można by nazwać rutynowymi, mogą być takim odświeżeniem. Przykładowo, znałem małżeństwo, oni już nie żyją oboje, którzy przez 50 kilka lat żyli razem. Jak jedno zmarło, to drugie szybciutko za nim poszło. To też jest dosyć typowe. Taka więź, że już nie mam po co tu żyć sam, prawda? I oni pobrali się 13 maja konkretnie i przez 50 kilka lat, każdego 13, każdego miesiąca, on odświętnie ubrany, ona odświętnie ubrana, zawsze kwiaty dla żony, siadali do uroczystej kolacji. Przez 50 kilka lat. Może to powiedzieć rutyna, pusty zwyczaj, ale to miało coś w sobie właśnie tego, może nie uwodzenia, ale takiego odświeżania tej naszej pamięci naszego małżeństwa. To bardzo, bardzo piękne. Mój teść na przykład zawsze bardzo pilnował rocznic ślubu i to jeszcze, to były czasy, kiedy mieli osobno ślub cywilny, osobno kościelny. To również cywilny pierwszy, tak? Gdzie żona przejęła jego nazwisko, świętował, zaproszył całą rodzinę do restauracji. Potem osobne świętowanie ślubu kościelnego. Właśnie celebrowanie naszej miłości, no bo to akurat zawarcie małżeństwa jest takim znakiem potwierdzającym naszą miłość, prawda? Celebrowanie tego. Jakieś tam również gesty bez okazji. To bardzo ciężko mężczyznom przychodzi, prawda? Kwiatek bez okazji, gest jakiś, zaproszenie żony na coś fajnego, przyjemnego. Mówię, to nie musi od razu kojarzyć stricte uwodzeniem, ale właśnie zadbanie o uczucia żony, zadbanie o uczucia męża, to powinno być w każdym małżeństwie. Tego się powinniśmy w szkołach uczyć, że tak ma być. A nie, że mężczyzna póki zdobywa, to jest gotów do pewnych poświęceń, a potem to już zdobył i spoczywa na laurach. No, spoczywanie na laurach często może przynieść klęskę. I przynosi. Bo bardzo łatwo, jeżeli taki mężczyzna osiadł na laurach i nie wykonuje już żadnych pięknych gestów w kierunku żony, tak wytęskniony przez kobietę, to bardzo łatwo spotkać jej mężczyznę, który wykona parę tych gestów. I już jest lepszy od męża. Na starcie. Tam nie musi dochodzić od razu do zdrady. Ale jej jest, takim pierwszym sygnałem jest, żonie jest przyjemniej w towarzystwie innych mężczyzn niż własnego męża. Mężowi jest przyjemniej w towarzystwie innych kobiet, a nie w towarzystwie własnej żony. To już jest sygnał alarmowy. Coś zaniedbaliśmy. A żeby tak się nie stało, należy dbać o uczucia, należy ze sobą rozmawiać, mówić sobie, mimo że mężczyźni nie mają nawet tego... Nawet nie interesuje, tak? Tak, w zwyczaju nie są tym zainteresowani, ale z uwagi na potrzeby żony powinni wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, a żony powinny też w odpowiedni sposób przekazywać informacje i też słuchać. To jeszcze jedno, że dopowiem. Żony powinny, bo to powiedziałem, że o tej trudności mężczyzn. Żony też mają pewną trudność. Mężczyźni chcą mówić, ale o rzeczach, które ich interesują. I to dla żon wydaje się głupotą, bo on chce mówić o perspektywie, nie wiem, za 50 lat dom na wzgórzu i tam będą zjazdy rodzinne, prawda? Ona takiej wizji nie potrzebuje, on potrzebuje. Więc żona też powinna się zmusić do prowadzenia rozmów na tematy, które są ważne dla męża. Bo jeżeli na przykład taką wizję życiową on stworzy, żona zaakceptuje, to on nie siądzie w kapciach przed telewizorem. Tylko będzie dążył do tego celu. Tak, on ma cel życia, prawda?
Wiele żon podcina nieświadomie mężom skrzydła, nie chcąc rozmawiać o strategiach życiowych, prawda? Bo jej się to wydaje, że to są głupoty. Więc ze strony kobiety też jest potrzebny, chociaż kobieta jest lepszym słuchaczem w ogóle niż mężczyzna, ogólnie, to kobieta też musi podjąć pewien wysiłek, żeby słuchać tego, co jej nie interesuje, a dla niego jest ważne. Także oboje mamy tu wiele do zrobienia. Generalnie mamy siebie słuchać. Ze zdziwieniem, może czasem takim zdumieniem, że takie rzeczy są dla niej ważne, takie rzeczy go interesują. Ale właśnie to zdumienie jest też elementem takiego poznawania siebie i przybliżania do siebie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu.